Akcja Stop Agresji na drodze trwa od wczoraj w powiecie lubińskim. Policjanci wyposażeni w mobilne i ręczne mierniki prędkości temperują zapał kierowców do przekraczania prędkości. Tylko wczoraj dzięki akcji zatrzymano m.in. motocyklistę, który przekroczył prędkość o 60 km na godzinę. Najbardziej drastycznym wykroczeniem, które zostało zarejestrowane na wideorejestratorze, to był motocyklista, który na odcinku drogi ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę jechał ponad 130 km na godzinę. Mężczyzna ten został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego, został ukarany mandatem, oczywiście tutaj też na jego konto wpłyną punkty karne. Kolejnym groźnym zdarzeniem była kolizja w pobliżu miejscowości Koźlice. Do zdarzenia doszło z winy 28-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego, który jechał Oplem Corsą z Lubina w kierunku miejscowości Rudna. Przed nim jechał inny samochód oraz skuter, który postanowił wyprzedzić w niedozwolonym miejscu. Jak powiedział policjantów, już się niecierpliwił, denerwował tą zbyt wolną jazdą skutera i zaczął wyprzedzać te dwa poprzedzające pojazdy. Niestety zrobił to w takim miejscu, gdzie jest zakaz wyprzedzenia, podwójna linia ciągła i na łuku drogi. Gdy już się znalazł na przeciwległym pasie ruchu, zauważył to na szczęście kierujący jadący sprzeciwka, że na swoim pasie ma inny pojazd. Ratował się ucieczką do rowu i być może to ocaliło wszystkich tutaj w tym stażem drogowym. Jednak doszło do zahaczenia się tych pojazdów i kierowca Corsy, ten niefrasobliwy, skończył jazdę w lesie na dachu, natomiast Mercedes wylądował w przydrożnym rowie. W czasie akcji policjanci wręczają również kierowcom serduszka akcji Kochasz, powiedz stop wariatom drogowym, aby te przypominały im o bezpiecznej i rozsądnej jeździe. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym. Grillowany łosoś podawany ze szparagami i boczkiem na sosie porowo-szafranowym. Penne ze szpinakiem i tuńczykiem, czy też tradycyjny schabowy ze słuszną porcją zasmażanej kapusty. To tylko niektóre propozycje z nowego menu restauracji w Centrum Kultury Muza. Nowe menu to kolejny akcent z okazji 45-lecia Centrum Kultury Muza. Dostosowaliśmy je do potrzeb naszych gości. Aby zaspokoić apetyty i najbardziej wyrafinowane gusta swoich gości, tutejsza kuchnia przygotowała jeszcze wiele innych dań, które znalazły się w nowej karcie. Wszystkie nasze dania wykonywane są na świeżo, ze świeżych produktów. Owocowa fantazja, bakaliowe szaleństwo, suflet czekoladowy z lodem waniliowym na musie malinowym i pana kota otulona jabłkiem w cynamonie. To nowe propozycje dla łasuchów. Restauracja w Centrum Kultury Muza w Lubinie to od wielu lat sprawdzone miejsce zarówno na spotkanie towarzyskie, rodzinny obiad, jak i kolacje we dwoje. Polecamy i zapraszamy codziennie od godziny 12:00.